z nich to Dog Day. Mamy tutaj dwa rysunki i tylko jeden jest poprawny. Wydaje mi się, że to jest Dog Day. To jest piesek. No nie! Luczek, co ty zrobiłeś? To nie jest Dog Day. Dog Day to jest taki piesek, a to, co ty wybrałeś, to jest niedźwiadek. Faktycznie, dobra, czyli to jest Dog Day. Dawaj! Dokładnie. Dzisiaj będziemy musieli zgadnąć, który z nich jest prawdziwy i na przykład teraz musimy zgadnąć, jaki Smiling Critters to kurczaczek. He, no kurczaczek jest chyba dosyć prosty. To jest to! Jasne, że tak tu było takie banalne, ale potem będzie ciężej, co nie? No właśnie, teraz musimy zgadnąć, kto to jest Hopi. No dobra, jak myślisz, co to jest za postać? A, Pipek, może to jest ten słonik? Wybieram go, nie! Luczek, co ty zrobiłeś? Ta postać, która nazywa się Hopi, to jest tak naprawdę króliczek. Zobacz, to jest dobra odpowiedź. A teraz mamy Catnapa i jednorożca, a musimy wybrać, kto jest Crafty Cornem. No dobra, podpowiem ci, to na pewno jest jednorożec. To było takie proste, dobra, a który to jest Piki Pigi? Wydaje mi się, że to jest świnka. Gratulacje, no pierwszy raz odpowiedziałeś dobrze, ja cię kręcę. Już myślałem, że odpowiesz źle, ty w ogóle nie znasz Smiling Critters, a teraz który z nich jest Bubą? Nie no, Pipek, to jest Catnap, czyli to musi być Buba. Ja cię kręcę, jak ty to zgadłeś? Ty jednak jesteś fanem Smiling Critters, myślałeś, że wiesz mniej ode mnie, a teraz który z nich jest Catnapem? Ej, to jest oczywiste. No pewnie, że to ta fioletowa zabawka. I uwaga, ostatnie pytanie, który z nich jest Bobby, to jest ten czerwony. I patrz, przeszliśmy to. O tak, dawaj teraz na początek, pójdziemy na coś cięższego. No właśnie, Luczek, bo teraz będzie coraz trudniej. Mamy tutaj tyle rzeczy do odgadnięcia. Na przykład zobacz, widzisz ten obrazek? Czy on ci kogoś nie przypomina? To jest troszeczkę, wydaje mi się, że jakiś piesek. Czy to nie jest Dog Day? Dokładnie, ale taki straszny, więc musimy pisać teraz na czacie Dog Day i patrz, możemy sobie przejść. A tutaj, wow, tu jest jakiś układ słoneczny, ale czy to jest przypadkiem Catnap? Chyba tak, Pipek, dawaj, wpisuj Catnap. No dobra, sprawdźmy to i patrz, możemy przejść dalej, ale super, ale chwileczkę, to się robi coraz trudniejsze, Luczek. Co to ma niby być? Ja tu widzę same wielkie drzewa. Nie wiem, Pipek, to przypomina jakąś postać, zobacz, ona się tak fajnie uśmiecha, może to jest jakaś świnka. Mi się wydaje, że to był ten czerwony niedźwiadek, ale sprawdźmy go. On się nazywał Bobby i tak, mam rację, przeszedłem dalej, ale dobra, co to ma być? Jeju, ja tu widzę tylko jakieś jachty i palmy. Tutaj już w ogóle nie zgadnę, co to jest za Smiling Critters. To jest, Pipek, jakiś level ekstremalny. Nie no, ja się chyba poddaję, nie wiem, co to jest. Może wpiszmy Catnap, co ty na to? Nie, to nie jest Catnap, nie przepuściło nas dalej. A może to jest ten kurczaczek? Nie no, Pipek, to nie może być to. To może jest świnka, co ty na to? Jak to świnka? Ja tutaj żadnej świnki nie widzę, Luczek, ale zaraz, ty wpisałeś jego nazwę i możemy przejść dalej. Ej, ale ty jesteś koksem. To było mega ciężkie, Pipek, a teraz będzie jeszcze ciężej, dawaj. To prawda, zobacz na to, poziom się zwiększa. Ojeju, jaki to jest słodki słonik. Teraz chyba musimy zgadnąć po takich słodziutkich zdjęciach postacie ze Smiling Critters. To jest, Pipek, prosty, to jest ten słonik, on się nazywał Buba. Jeju, jaki ty jesteś dobry, teraz ja to zgadnę. Ojeju, jaka słodziutka świnka i ona na dole ma frytki, to na pewno jest ten różowy Smiling Critters, nazywa się Piki Pigi, a tutaj, wow, to jest Catnap, bo ma taki wiściorek w kształcie księżyca, a do tego zobacz, ma też taki dym z jego ust. O, o, to było bardzo proste. Dobra, ja wpisuję Catnap, dawaj szybko. A to jest kurczaczek. To też było dosyć proste, dawaj wpiszę Kit Kit Chicken, boom. Wow, ale ty to szybko wpisujesz, a patrz na to, jaki słodziutki króliczek. To jest trochę, Pipek, ciężkie, ja nie wiem, co to jest. Jak to nie wiesz, Luczek, to jest takie proste. Zielona postać jest tylko jedna, a tutaj mamy jednorożca. Jeju, jaki on jest słodziutki. Faktycznie, dawaj, Pipek, musimy wpisać jednorożca. Patrz na to, uwaga, wpisałem go. Crafty Corn, to jest jego nazwa. A teraz, jakie to jest prościutkie. To oczywiście, że jest Dog Day. Od razu go wpisuję. Ale był słodki, a to jest jakiś misiu. Zobacz, jak się nazywał ten misiu, pamiętasz? To jest Bobby, ja cię kręcę. Wiedziałem, że kojarzę tą nazwę. To było w sumie mega proste, jak na taki quiz. Ja wiedziałem więcej rzeczy od ciebie. Ale patrz teraz, Pipek, o, tego chyba nie zgadniemy. Zobacz na te naszyjniki, Pipek, do kogo on należy? No właśnie, to jest mega trudne. Ten naszyjnik na pewno nie miał Catnap. Wydaje mi się, że to był naszyjnik króliczka. Dlatego wpiszę Hopi i patrzcie, udało mi się, ale zaraz, ten naszyjnik, to ja już w ogóle nie mam pojęcia, kto nosił. Wiesz co, Pipek, ja też nie mam pojęcia. To jest akurat bardzo ciężkie i chyba widzowie też nie dadzą rady. Nie wiem, ja wpisałem świnkę, ale to nie jest ta postać ze Smiling Critters. Ja już nie wiem. To jest chyba ten jednorożca.
różec, no i zgasnąłem. A to Luczek, ja ci je podpowiem, ale ja wiem, który to jest Smiling Critters. Może to jest ta świnka, co? Ona chyba takie coś ma. No co ty mówisz? Nie, to nie jest świnka. To może to jest słonik, czekaj, wpiszę bubę. Tak, udało mi się. Ej, ja też to chciałem wpisać w tym samym momencie. A ten naszyjnik, jeju, tego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. To oczywiście, że jest Catnap. Wpisuję to bez problemu. To było takie proste, Pipek, jak to ma te serduszko? Teraz mi się wydaje, że jest świnka. Ale to było ciekawe, myślałem, że mi się nie uda przejść. Zaraz, to nie jest świnka! Tutaj ma słoneczko, to ja nie wiem w sumie, który Smiling Critters miał serduszko. Może to był ten kurczaczek, co ty na to? Nie, Luczek, mi się wydaje, że to był ten czerwony Smiling Critters. No i oczywiście miałem rację. A tutaj, okej, ten naszyjnik jest bardzo prosty, ty to odgadniesz, nie? Pipek, to mi się wydaje, że to jest Dogday, ale nie jestem pewny. No to dawaj, wpisuj, tak, to jest Dogday, zgadnąłeś. A tutaj mamy jabłuszko i jabłuszko na pewno należy do świnki. Wiesz co, ja, Pipek, o, chciałem przejść to bokiem, ale dobra, udało nam się. Nie, nie da się przejść bokiem, tutaj trzeba tylko odpowiedzieć na dobre pytania. Jeju, faktycznie, to się robi coraz trudniejsze. No nie, Pipek, teraz musimy znaleźć różnicę w tych Smiling Crittersach, który jest prawdziwy. Ojeju, masz rację, tutaj mamy trzy słoniki, Buba the Elephant, tylko zaraz, one się jedynie różnią tą lampką. Jak myślisz, która lampka jest dobra? Wydaje mi się, że ta jego koloru, ta taka niebieska, o nie! Co ty zrobiłeś, Luczek? Przecież lampki nie świecą na niebiesko, ani na czerwono. Lampki świecą na żółto. I uwaga, mam nadzieję, że to będzie dobre. I tak, udało mi się. Ej, dobra, idę za tobą. No dawaj, Luczek, ile mam na ciebie czekać? Dobra, a teraz musimy odgadnąć prawdziwego kurczaczka. Okej, on się różni noskiem. O, Pipek, wydaje mi się, że to może być ten czerwony. Tak, udało mi się za pierwszym razem. Naprawdę? Ja myślałem, że to jest ten. Dobrze, że go nie wybrałem. A teraz mamy jednorożca. Ale zaraz, ja nie widzę żadnej różnicy. Czy on się w ogóle różni? Chyba naszyjnikiem kolory, ale wiesz co, teraz ty musisz wybrać to. Masz rację, zaraz, który kolor jest dobry? Tutaj mamy dwa razy taki zielony, to na pewno nie jest to, ale zaraz, to jest ten czy ten? Ojeju, mam problem. Mi się wydaje, Pipek, że to ten. Uwaga, próbuję i to. Masz rację, no bo kwiatek w środku jest żółty. To było oczywiste. Czemu ja na to wcześniej nie wpadłem? A tutaj mamy świnkę. O-o. Co to jest za różnica w tej śwince? Ona się jedynie różni językiem. Mi się wydaje, że on jest czerwony. Dobra, teraz ja wchodzę. Uwaga! Wow, udało mi się! O nie, Pipek, to się robi coraz bardziej cięższe. Zobacz, jaka tutaj niby jest różnica. Ty, no czekaj, nie różni się to żadnym kolorem. Ej, ja tego nie rozumiem. Chwileczkę. Chyba wiem, czym to się różni. Widzisz jego uszy? Wow, tutaj ma na przykład takie mega duże, a po lewej stronie są takie bardzo małe. O wiele mniejsze od tamtych drugich, a mi się wydaje, że on był gdzieś tutaj po środku. Mi się wydaje, że ma bardzo duże. I tak, zobacz, udało mi się być dedną. Co? Naprawdę? Nie wierzę w to. Przecież on ma takie uszy. A, czekaj, wejdę w to. A, miałeś rację. Jeju, Luczek, no dobra, niech ci będzie. Ty jesteś dobry w odgadywaniu Smiling Critters, ale ja teraz będę bezbłędny i pokażę ci, że ja jestem lepszy. Dobra, ale co tutaj jest za różnica? Ej, serio, to się robi już takie trudne. Przecież ja tutaj nic nie widzę. Te trzy obrazki są takie same. Pipek, ja nie mam pojęcia. Ja się poddaję. Teraz ty musisz wybrać. Zobacz na jego uszy. Znowu one się czymś różnią. Na przykład tutaj, po lewej stronie, one w ogóle nie mają takiego kółeczka w środku. A tutaj chyba jest w ogóle inny kształt tych uszów. O-o, ale ja nie wiem, który buba jest dobry. Nie mam pojęcia, Pipek. To jest serio mega ciężkie. Zostawiam to tobie. Nie no, a co jak ja wybiorę źle? Dobra, wydaje mi się, że ten jest prawdziwy. Co? Naprawdę mi się nie udało? Co to ma być? Aha, jesteś taki słaby. To była, Pipek, środkowa odpowiedź. Zobacz, ja to przeszedłem. Jeju, naprawdę, co to ma być? Ale dobra, teraz jest Catnap. Na pewno wybiorę dobrego Catnapa. Ej, widzisz jego naszyjnik? On się zupełnie różni. Ej, tak, ten jest prawdziwy. Nie! Co ty zrobiłeś? Przecież ten księżyc jest obrócony, ale byłeś blisko. On nie ma takiego kółka, ale to jest dobry Catnap. I uwaga, widzisz, ja to przeszedłem, a ty nie.